nic nie działa. Kiedy chcesz zrobić, chcesz zapłacić, to nagle się okazuje, że pokój niedostępny. Próbowałem kilka razy i w końcu zrobiłem tak, że zapłaciłem normalnie na recepcji ich cenę. I co ciekawe, oni chcą więcej, mimo że nie ma prowizji Agody. I musiałem zapłacić 1000 peso za takie coś. Ale jest ponoć śniadanie w cenie. Tylko że nie ma internetu. Tragedia. A to miasto wygląda, jakby było po II wojnie światowej. Wszędzie porozwalane budynki, śmieci. Ogólnie jest git. Mały update, bo się okazało, że przy łóżku nie ma nigdzie kontaktu. Jest tylko przełącznik światła. Kontakt jest tylko tu. Taki. Więc jak pojedziecie do Filipin, albo na Filipiny, to weźcie ze sobą przejściówkę, bo nic nie podłączycie. Także zajebiście jest. A i jeszcze coś. Mimo że na Agodzie i na Bookingu jest Wi-Fi w pokoju i lodówka, to nie ma ani Wi-Fi ani lodówki. Good quality. A to? Co to jest w ogóle? Jak tutaj jesteśmy od Łodzi. O, w tym miejscu. A tutaj już nie. Taka przejściówka musi być. I teraz możecie podłączyć nasze urządzenia. Jeszcze jedno. Patrzcie na to. Tu jest kulek. Tu jest moja ręka. A tam jest prysznic. Nie da się go dosięgnąć. Musiałbym wziąć krzesło, kurwa. Żeby sobie dosięgnąć do prysznica. Coś pięknego. Tak samo to. To jeszcze dosięgnę. Ale... Zasnąłem jak kłoda i nie wiem, co się działo w ogóle. Chciałem iść pozwiedzać, ale niestety spałem. Teraz się obudziłem, kurwa. Jest godzina 21. Właściwie to już 22, bo tutaj jest przemieniony czas o godzinę do przodu. Byłem w 7-Eleven. W ogóle dlaczego w 7-Eleven nie można płacić kartą? Musiałem zapieprzać do bankomatu i płacić 250 peso od prowizji, żeby kupić sobie jedzenie. Dobra. I jeszcze to. No niby fajne, bo jest papier, więc ekologicznie, ale przeszedłem 500 metrów i to wygląda tak, kurwa. Dobra, zobaczmy, co jest. Mamy takie coś. Croissant za 13 peso i gwóźdź programu. A nie, nie, to nie. A, gwóźdź programu to zaraz. Najpierw jedzenie. Aj, gorkie, gorące. Taka szama. Nie wiem, co to będzie warte. Zobaczmy. O się, to jest... O kurwa, to jest w tym To jest w papierze, do chuja. To jest w papierze, rozumiecie to? To nie jest na tatce. Patrzcie. To jest w tym papierze. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze kupiłem sobie... To, bez czego nie można się obejść, czyli dwa jajuszka. Jedno jajuszko kosztuje 17 peso, ale to są takie jajka już ugotowane. To będzie na jutro. No jeszcze ten sosik. Musiałem się o nie poprosić, bo nie dodawają tak jak w Tajlandii. Tam ci dodają pełno sosów i sobie robisz dobre jedzenie, a tutaj musisz jeść takie coś. Z papiera, chyba z papieru, z kartonu. Jedzenie z kartonu.
tragedia. Musiałem kurwa iść na ten. Patrz się na to. Bogactwo kurwa. Nie wiem czy pamiętacie. W sumie nie pamiętacie, bo jeszcze nie pokazywałem. W Tajlandii jak się kupuje taki posiłek, to on jest pyszny. Znaczy ja tam nie przepadam za ryżem, ale ogólnie jest dobry i można się najeść. A tutaj, patrzcie na to. Albo zrobimy inaczej, bo tu jest prawidłowe miejsce, o, przy Biblii, kurwa. Bo do tego trzeba się modlić, patrzcie. Co to jest? Papka jakaś, podana w papierze. Dobrze, że sobie kupiłem przed samym wyjazdem, w dniu wyjazdu, taki talerz plastikowy. Zaraz wam pokażę, jak zupgrade'uję ten posiłek. A tak wygląda po zupgrade'owaniu. Dla tych, co się ze mnie śmieją, że jestem cebula i zabieram jedzenie w drogę, no to właśnie dlatego, żeby móc coś porządnego zjeść. Kurczaczek prosto z Tajlandii, jeszcze chyba jest dobry. Pewnie się zastanawiacie, co to jest. A to jest takie coś, patrzcie. Ha! Już jest kubeczek na picie. No to smacznego, moi drodzy, jemy ten przepyszny posiłek Boży. Mam takie sosy, co mi tam dał, ale to gówno nie ma otwarcia. Patrzcie. Nie da się tego otworzyć, kurwa. Dobrze, że mam scyzoryk. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, tylko oni rację mają. Tu jeszcze rachunek, jakby ktoś chciał. Okej, dzień drugi. Dzięki za oglądanie do końca i zapraszam na następny odcinek, gdzie będziemy już podróżować przez całe Cebu aż do Dumaguete. Zobaczycie, jak wygląda w ogóle ta wyspa po drodze, jak straszne są okolice, ile śmieci, brudu i rozpadających się budynków, ale będzie też piękna woda, cudowne plaże i wspaniałe widoki, więc zapraszam, do zobaczenia. Hej!